Pewnie nie jeden rozsądny człowiek zapyta, jak to jest, no bo będzie kryzys, mówili ekonomiści. PiS doprowadzi budżet do ruiny. Pan zresztą też mówił o tym, że proszę jeśli pana, PiS wprowadzi swoje... Proszę pana, ja nie mówiłem, że nie... Przepraszam bardzo, proszę mi nie przypisywać nieprawdy. Pan ja, mówił proszę, tak, ja, to ja, proszę pozwolić, że wyjaśnię, no co pan powiedział. Proszę. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje swoje obietnice, to już 2016 rok będzie rokiem problemów budżetowych. Był? Nie wiem, na co się pan powołuje, natomiast chcę na powiedzieć... Na pana wypowiedź w jednej ze stacji radiowych. To ja to sprawdzę. Na... Jeżeli będą realizowane te zapowiedzi, obietnice PiS-u, które przecież były czym? No było kupowaniem głosów. No to następny rok to będzie rokiem wielkich problemów budżetowych, bo Polska miałaby największy deficyt we wszystkich krajach, wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To by sięgało prawie 5% PKB. To oczywiście by spowodowało, zmierzanie w tym kierunku musiałoby powodować rosnącą nieufność rynków finansowych, od których my zależymy i no musielibyśmy więcej płacić za zaciągane długi. A nie przekonuje pan?